Moja żona jest w ciąży i dużo przytyła. Staram się ją motywować, żeby schudła, a ona się obraża. Wiem, że ciąża to wyjątkowy stan, ale moja żona chyba trochę przesadza. Cały czas jest słodycze i chipsy. Powinna się zdrowo odżywiać dla dobra dziecka, a ona pakuje w siebie przetworzoną żywność. Efekt jest taki, że przytyła już 20 kilogramów. Ja wciąż motywuję ją, żeby schudła, a ona się na mnie obraża. To jakaś paranoja. Żona ma świetną wymówkę: w ciąży może mieć zachcianki i zamierza je spełniać. Efekt jest taki, że bardzo dużo przytyła. Jest dopiero w połowie ciąży, a na liczniku ma już 20 kg więcej. Możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Z filigranowej blondynki przerodziła się w potężną kobietę. A dla niej to żaden problem. Cały czas śmieje się, że teraz nasz mały Grzesio ma ochotę na czekoladkę albo chipsy, więc musi je zjeść, bo przecież nie wytrzyma. Na domiar złego, kompletnie przestała się ruszać. Ciągle tylko ogląda telewizję, leży na kanapie, nie chodzi na żadne spacery, nawet na zakupy nie chce się jej iść. Ciągle muszę jej usługiwać, a ona tylko leży i pachnie. Żona przestała mi się podobać. Naprawdę kiepsko wygląda. A poza tym, przecież takie niezdrowe odżywianie źle wpłynie na nasze dziecko. Powinna o tym pomyśleć. A ona tylko o sobie i dla siebie. W końcu zacząłem ją motywować do tego, żeby schudła. Nie kupuję już jej słodyczy i słonych przekąsek, a ona nic sobie z tego nie robi. Obraża się na mnie. Mówi, że powinienem zająć się sobą, a nie patrzeć na jej dodatkowe kilogramy. Powtarzam. Tu przecież chodzi o nasze dziecko. Nic do niej nie dociera. Jest mi okropnie przykro, bo żona nie rozumie, że ja chcę dla niej, a przede wszystkim dla dziecka jak najlepiej. Wciąż powtarzam jej, że powinna wziąć się w garść, ale to jej kompletnie nie interesuje. Przykro mi, że nie widzi tego, ile dla niej robi i znoszę. Nie chcę być kolejnym wspierającym mężem, który ignoruje zdrowie żony i dziecka. Dla mnie ważniejsze są inne rzeczy. Niech się obraża, ile chce, ja i tak dalej będę robił swoje. No, nami pierwsza historia dosyć kontrowersyjna. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach i lecimy do historii. Numer dwa wstaję codziennie o czwartej. Idę biegać. Później yoga, nauka angielskiego i szybko do pracy. Uważam, że tylko osoby, które są leniwe i nie mają pomysłu na siebie, wstają bardzo późno. I nie potrafią tak zagospodarować sobie dnia, aby wycisnąć z niego jak najwięcej. Od wielu lat wstaję o czwartej rano i tak planuję swój dzień, aby robić dużo produktywnych rzeczy i dzięki temu dużo osiągnęłam. Ostatnio zwierzyłam się w czasie spotkania ze znajomymi z tego, jak wygląda moja doba i ludzie byli w szoku, a wielu z nich myślało, że to są żarty. Nie uważam, aby coś dziwnego było w tym, że jestem osobą bardzo ambitną, która jest do tego perfekcjonistką, pragnącą osiągnąć wiele w życiu. Nie chcę być zwykłym kowalskim, który więcej przeleży na kanapie niż będzie spełniał się zawodowo. Przede wszystkim stawiam na rozwój, bo na tym zależy mi najbardziej. Dlatego codziennie wstaję o czwartej rano i bez żadnych wymówek idę biegać. A gdy wracam do domu, jem lekkie śniadanie i po godzinie zaczynam ćwiczyć jogę. Jestem na takim etapie swojego życia, że mam własną firmę i nie muszę być na ósmą w pracy. Dlatego po J z reguły biorę kąpiel i o dziewiątej zaczynam kurs języka angielskiego online. A co robię później? Spełniam się zawodowo, a ludzie mi zazdroszczą. Dopiero wtedy, gdy uważam, że spełniłam swoje poranne obowiązki i przyjemności w stu procentach, ubieram się i idę do swojego sklepu, który od wielu lat prowadzę. Na miejscu przekazuję kilka zadań do wykonania swoim pracownikom. Sprawdzam, czy wszystko jest ok i mogę dalej działać i realizować swoje marzenia. Najczęściej w domu jestem koło dwudziestej i wtedy także robię coś dla siebie. Sięgam po książkę lub medytuję, a zdarza się także, że wychodzę ze znajomymi, ale takie spotkanie najczęściej przekładam na weekend, bo wtedy mam więcej czasu. Nie uważam, aby to było coś ponad ludzkie siły, a szydercze uśmiechy na twarzach ludzi, gdy opowiadam o tym, jak wygląda mój dzień, sprawiają, że jestem jeszcze bardziej zmotywowana do działania, żeby realizować swoje największe marzenia i do nich dążyć. W ten sam sposób zachowuję się na wakacjach i nie widzę w tym nic złego, bo rozwój jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy sami dla siebie sprezentować. Nie będę żyć na 30%, jeśli mogę robić rzeczy dużo więcej i rozwijać się. Ludzie, nie stójcie w miejscu i nie zwracajcie uwagi na to, co mówią o was inni. No i kolejna historia, krótka za nami. Czas na jeszcze jedną. Mąż napisał, że nie przyjedzie w tym roku na święta z Niemiec. Jak mam to wytłumaczyć dzieciom? Oleg napisał mi smsa, że nie będzie w tym roku na święta i żebym nie liczyła na jego obecność, bo ma za dużo pracy. Zabolały mnie te słowa, bo przecież to nasze czwarte święta, odkąd urodziły się bliźniaki, i tylko raz mieliśmy okazję spędzać je wspólnie. Zawsze ta praca i praca. Już myślę, że On się od nas odzwyczaił i po prostu nas nie chce. Jak mam wytłumaczyć dzieciom, dlaczego tatuś znowu nie przyjedzie? Co powiedzieć rodzinie? Ja i Olek znamy się od dziecka. Razem chodziliśmy do szkoły, na studia, a na końcu nie wyobrażaliśmy sobie życia bez siebie. Pobraliśmy się i szybko urodziły się nam bliźniaki. Nie byliśmy gotowi na podwójne wydatki, więc Oleg wyjechał do Niemiec. Pracę miał bardzo szybko, bo na co dzień zajmuje się wykańczaniem wnętrz. A w Niemczech to dobrze płatny i poszukiwany fachowiec. Pieniądze spływały, a Oleg obiecywał, że wróci szybko. Minęły już cztery lata, a my widzimy się dwa, trzy razy w roku. Ciągle mi tłumaczy to dla nas, żebyśmy mieli pieniądze. Ale ja już mam gdzieś kasę, chcę mojego męża obok, tęsknię za nim, ale on tylko ciągle wrócę. Poczekaj jeszcze. No i przestałam w to wierzyć. Wysłał mi teraz wiadomość, że nie będzie go na święta, bo ma sporo zleceń. Miałam nadzieję, że w końcu się do niego przytule. Dzieci za nim tęsknią i rodzina dopytuje, co dzieje się z naszym małżeństwem. Chciałam się pocieszyć nim. Niestety. Prosiłam go kilka razy, żeby wziął wolne chociaż na Wigilię. A odpowiedział: Jeszcze wiele Wigili przed nami. Szkoda teraz rezygnować. Ale dla mnie nie szkoda. Szkoda, że muszę być tu sama, a on tam. Myślałam o tym, żeby się przeprowadzić z dziećmi, ale nie chcę tutaj zostawiać schorowanych rodziców. Czuję się fatalnie, bo nie wiem, jak wytłumaczy moim pociechom, dlaczego znowu tatuś nie przyjechał. No dobrze, drodzy widzowie, no to czas już na naprawdę ostatnią historię. Gotuję mężowi codziennie obiad z dwóch dań, a siostra mówi, że to za ścianek, co w tym złego? Nie uważam, żebym była kurą domową. Ale z największą chęcią i poczuciem obowiązku przygotowuję mężowi codziennie obiad z dwóch dań i nie widzę w tym nic złego. Ale moja siostra natomiast uważa zupełnie inaczej. Gdy zdecydowałam się na to, że zostanę żoną, wiedziałam od samego początku, że będę chciała zajmować się domem i sprawiać, żeby Mariusz z chęcią wracał do domu po pracy i nie musiał stołować się na mieście czy szukać innej kobiety. Wiem, czego potrzebują mężczyźni. I to nie do końca jest tylko sypialniana historia, ale przede wszystkim wielu z nich potrzebuje domowego ciepła, wsparcia, obiadu i zainteresowania. Mając tę wiedzę, postanowiłam, że właśnie zostanę dla mojego męża żoną idealną. I od samego początku wiedziałam, jak chcę prowadzić nasze małe gospodarstwo. Małe, dwupokojowe, w bloku na trzecim piętrze. Zrezygnowałam z pracy zawodowej na rzecz tego, aby zajmować się domem w zamian za finansowe poczucie bezpieczeństwa, które daje mi mój mąż. Do tego daje mi dużo miłości. Nie jest dla mnie problemem to, aby codziennie gotować obiad z dwóch dań, bo uważam, że jest to mój obowiązek i przy okazji przyjemność. Do tego często robię desery, co dwa dni sprzątam mieszkanie, a co tydzień robię to gruntownie. Gdy moja siostra przyjechała z Anglii i usłyszała, jak wygląda nasze życie, to była w szoku. Pytała się, czy na pewno jestem szczęśliwa, bo ciężko jej uwierzyć, że ktokolwiek może czerpać radość z takiego życia. Dla mnie jest to tak naturalne i nie ma w tym nic złego, że aż nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć. Byłam troszkę zdziwiona. Dlaczego mnie atakuje za to, że tak chcę żyć? Magda wyśmiewała mnie wtedy i powiedziała, że jestem zacofana i wystarczyłoby, żebym pojechała do innego państwa i od razu miałabym więcej wiatru w żaglach. Milenka, ja bym chciała, żebyś choć raz wyjechała z tej naszej mieściny i zobaczyła, że życie nie wygląda tak, jak ty sobie wyobrażasz. I jesteś w przemocowym związku, gdzie facetem jest Pan Świata, a ty masz mu usługiwać. Wracam co jakiś czas do tych słów, które wysłała mi siostra w sms i nie wiem, co mam jej więcej powiedzieć. Nie chcę zmieniać swojego życia i dobrze czuję się tak, jak teraz wygląda mój świat. I nie mam zamiaru nigdy z tego rezygnować. Komu przeszkadzamy? Drodzy widzowie, cztery historie krótkie za nami. Po raz pierwszy coś takiego w moich nagraniach. Dajcie znać, czy taka odmiana również Wam się podoba, czy wolicie jednak dłuższe historie. Także czekam na wszystkie komentarze, polubienia pod tym filmem, no i koniecznie, koniecznie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję bardzo. Tyle na dziś. Do usłyszenia.